110. rocznicę założenia kaplicy, klasztoru i szpitala sióstr Elżbietanek na Cieszyńskim Wzgórzu Bobreckim odbyła się 27 sierpnia uroczystość poświęcenia nowego prowadzonego przez zakonnicę Centrum Medycznego. Biskup Piotr Greger poświęcił oddziały szpitalne, w których około 50 pacjentów otrzymuje opiekę psychiatryczną oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze. Biskup Greger w homilii przypomniał, że szpital jest miejscem, gdzie najważniejszy jest człowiek. Zaznaczał, że szpital nie jest ani firmą, ani przedsiębiorstwem. Posługa wobec człowieka chorego jest służbą i taką musi pozostać. Bo w przeciwnym razie, o czym niestety często słyszymy, nie liczy się człowiek, tylko ekonomia. W takim układzie człowiek nie jest podmiotem, ale środkiem do gromadzenia kapitału. To jest sytuacja, która woła o pomstę do nieba. Cieszyńskie Centrum Medyczne powstało dzięki Fundacji Świętej Elżbiety Węgierskiej w Cieszynie, która została powołana do istnienia przez Zgromadzenie Elżbietanek. Dyrektor Fundacji Jolanta Jaszczurowska zaznacza, że w oddziale opiekuńczo-leczniczym i psychiatrycznym opieką pielęgnacyjną i leczeniem objęci są chorzy z zaburzeniami zachowania. Nastawiamy się na pacjentów z chorobami psychicznymi, również w tym oddziale dziennym, ponieważ taką potrzebę i po pierwsze widzimy i też taką potrzebę zgłaszają nam rodziny takich pacjentów, którzy często po prostu nie mają możliwości w tej chwili wsparcia zarówno siebie, jak i pacjenta w tym systemie, który w tej chwili ofiaruje nasz system ochrony zdrowia na terenie powiatu cieszyńskiego. Do Cieszyna Elżbietanki trafiły z Wrocławia w 1753 roku. Rok później poświęcony został ich pierwszy klasztor, szpitalik i kaplica przy cieszyńskim rynku. Pod koniec XIX wieku Elżbietanki rozpoczęły budowę nowego szpitala na Wzgórzu Bobreckim w Cieszynie. Został on oddany do użytku w 1903 roku. W marcu tego roku, po 64 latach, siostry znowu stały się w pełni gospodarzami miejsca, które służy ludziom chorym.